Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z mnożeniem. Co to takiego mnożenie? Otóż mnożenie to działanie matematyczne polegające na skróconej wersji dodawania do siebie tych samych składników. Być może, że brzmi to dosyć niezrozumiale, ale myślę, że ilustracje przedstawią wam co to takiego mnożenie? Popatrzcie. Mam pięć talerzyków i mandarynki: pierwszy talerzyk, drugi talerzyk, trzeci talerzyk, czwarty i piąty talerzyk. Na każdym talerzyku kładę po dwie mandarynki. Dwie mandarynki na pierwszym talerzyku, dwie mandarynki na drugim talerzyku, dwie mandarynki na trzecim talerzyku, dwie mandarynki na czwartym talerzyku i dwie na piątym talerzyku. Jak możemy obliczyć, ile mandarynek łącznie jest na wszystkich talerzykach? Pierwszy sposób. Dodajemy do siebie kolejno mandarynki na poszczególnych talerzykach, a więc dwa, dodać dwa, dodać dwa, dodać dwa. Dodać dwa. Dodać 2 równa się 10. Drugi sposób. Jest 5 talerzyków. A na każdym talerzyku układałam po dwie mandarynki. Sięgałam 5 razy po dwie mandarynki, czyli 5 razy 2. Razem na 5 talerzykach jest 10 mandarynek, bo 5 razy 2 Równa się 10. Mam trzy kolorowe kartki i pchełki. Na każdej kartce będę rozkładała po dwie pchełki. Na pierwszej kartce kładę dwie pchełki, na drugiej kartce kładę dwie pchełki. I na trzeciej kartce kładę dwie pchełki. Ile razem łącznie jest pchełek? Mogę to obliczyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób: 2 dodać, 2 dodać, 2 równa się 6. I drugi sposób: No właśnie, trzy razy. Sięgałam i rozkładałam po dwie pchełki. A więc 3 razy dwa równa się 6. Łącznie na wszystkich kartkach mamy sześć pchełek. Mam trzy talerzyki, a na każdym jest jeden orzech. Jak mogę obliczyć, ile jest łącznie orzechów na wszystkich talerzykach? Pierwszy sposób. Dodajemy do siebie kolejne orzechy z każdego talerzyka. Jeden, dodać jeden, dodać jeden, równa się trzy. Drugi sposób. Są trzy talerzyki, a na każdym po jednym orzechu. A więc trzy razy po jeden. Trzy razy jeden równa się trzy. Razem na trzech talerzykach są trzy orzechy. Mam dwa talerzyki i jabłka. Na każdym talerzyku układam po dwa jabłka. Dwa jabłka na pierwszym talerzyku i dwa jabłka na drugim talerzyku. Jak możemy obliczyć, ile jabłek jest łącznie na talerzykach? Pierwszy sposób: dodajemy do siebie kolejno jabłka ułożone na talerzykach, a więc 2 dodać 2 równa się 4. Drugi sposób: są dwa talerzyki, a na każdym kładłam po dwa jabłka. Sięgałam dwa razy po dwa jabłka. A więc 2 razy 2 równa się 4. Razem na dwóch talerzykach są cztery jabłka. Moi drodzy, myślę, że teraz zrozumieliście pojęcie mnożenia. Mam nadzieję, że będziecie układali podobne przykłady związane z dodawaniem tych samych składników i zamieniali je na mnożenie. Życzę Wam powodzenia, życzę Wam również pięknego dnia. Mam nadzieję, że odcinek podobał się. Jeżeli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z Wami. Życzę Wam raz jeszcze wspaniałego nastroju i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa!